Cześć, Gosia Piasecka, Wyrum TV. W poprzednim tygodniu cały świat przeżywał piątą rundę rajdowych Mistrzostw Świata, która odbyła się w Portugalii jako Vodafone Rally Portugal, który pięciokrotnie został nagrodzony trofeum najlepszego rajdu świata. Impreza została zlokalizowana w przepięknych, górzystych terenach w okolicach Algarve. Na załogi czekały legendarne trasy z odcinkiem specjalnym Fafe na czele, gdzie znajduje się niezwykle widowiskowa i znana nam Hopa. 15 samochodów WRC i ponad 25 WRC2 gwarantują spore emocje i tak właśnie było. Przygody na trasie miał Lorenzo Bertelli, jego samochód rolował na 5 km 10 odcinka specjalnego. Pilot kierowcy po wypadku wcisnął zielony przycisk, dający organizatorom znać, że wszystko jest OK. Jednak po 20 minutach Bertelli zaczął czuć się gorzej i postanowili zmienić sygnał z OK na SOS. Ale po technicznej rozmowie z pilotem, szef służb medycznych stwierdził, że nie ma powodu odwoływania odcinka specjalnego i odmówił wysłania karetki. Szczęśliwie na miejscu wśród kibiców byli ratownicy medyczni, którzy zbadali kierowcę, a następnie ponownie skontaktowali się z szefem służb medycznych. Włoch został zabrany do szpitala w Porto, gdzie został na 24-godzinnej obserwacji. Jak czytamy w oświadczeniu zespołu Bertelliego, brak nam słów w związku z ignorowaniem naszej prośby o przesłanie pomocy. Mamy nadzieję, że sytuacja zostanie wyjaśniona. Natomiast po dość długiej przerwie nasz rodak Robert Kubica z Maćkiem Szczepaniakiem zaprezentowali się w bardzo dobrej stronie. Do samego końca trzymali swój czas, jechali czysto i bez problemów, a sam rajd ukończyli na 9 miejscu, zdobywając swoje pierwsze punkty w tym sezonie. A podium zdominowali kierowcy zespołu Volkswagena. Na najwyższym miejscu stanął po raz pierwszy w tym sezonie Jari Matti Latvala. Drugie miejsce wywalczył broniący mistrzowskiego tytułu Sebastian Ogier. A na trzecim miejscu zameldował się Norwek Andreas Mikkelsen. Wracamy do kraju, gdzie 23 maja odbył się 34 rajd podlaski, który był trzecią rundą cyklu samochodowych Mistrzostw Białegostoku. Zgłosiło się 63 załogi i uczestnicy zmierzyli się z dwiema próbami przejeżdżanymi trzykrotnie. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła załoga Tomasz Nurzyński i Janusz Mojsa w Subaru Impreza. Za nimi uplasował się Adrian Rzędzian i Adam Supiński w BMW E30. A trzecie miejsce należało do Wiesława Zagon i Roberta Dąbkowskiego w Renault Clio Sport. W ten weekend znów się działo sporo na torze rallycrossowym Słomczynie. W sobotę, 23 maja, odbyła się druga runda Pucharu Toru Słomczyn, na którym pojawiło się sporo kierowców amatorów, ponieważ zgłosiło się ponad 50 załóg. W klasyfikacji generalnej podium przejęły Subaru Imprezy, a w nich pierwsze miejsce należało do Norberta Byśnikiewicza. Drudzy byli Dariusz i Hubert Frajliś, a trzeci Filip Kamiński, który po dwóch rundach utrzymuje się na pierwszym miejscu w całej głównej klasyfikacji generalnej. Natomiast w niedzielę 24 maja odbyła się trzecia runda Pucharu Polski Junior Buggy i National. W klasie Buggy zgłosiło się 13 zawodników, a w National 7. Pogoda dopisała i rywalizacja była mocno zacięta. W szczególności pilnie przeglądano się jeździe Igora Sokulskiego, który w poprzedniej rundzie przebojem wdarł się do finału i czy tym razem zaskoczył rywali. Niestety nie, bo w tej rundzie Igor uplasował się na pozycji 8. A pierwsze miejsce zajął Łukasz Grzybowski, zanim na drugim miejscu podium stanął Adam Szpakowski, a trzecie miejsce należało do Artura Kołacińskiego. A w klasie National pierwsze miejsce wywalczył Radosław Krzanowski, drugie Łukasz Szajkowski, a trzecie Marcin Lisicki. W sobotę 23 maja w stolicy Małopolski w Krakowie została zorganizowana impreza amatorska rangi KJS, organizowana przez koło środowiskowe Automobil Klubu Śląskiego. Zawody zostały podzielone na dwie części. Pierwsza rozpoczęła się prologiem na terenie targów Motorsport Show, a druga odbyła się poza terenem Krakowa na dwóch próbach sprawnościowych przejeżdżanych dwukrotnie. Na koniec stawka wracała na targi w Krakowie i tam kończyła zawody. W klasyfikacji generalnej wygrała załoga Robert Biernat i Konrad Ciepły w Citroenie C2. Za nimi na drugim miejscu uplasowały się Marcin Głuszczyk i Piotr Dębiec w Citroenie Saxo. A trzecie miejsce należało do Krzysztofa Rybka i Krzysztofa Grzesik, także w Citroenie Saxo. W Przemyślu 24 maja odbyła się impreza kierowców amatorów, druga eliminacja Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego KJS Przemyśl. Zgłosiło się 34 załogi i impreza odbywała się jednego dnia i składała się z trzech sekcji, czyli trzy próby jechano trzy razy. W klasyfikacji generalnej w Citroenie Xara pierwsze miejsce wywalczyli Tomasz Polowczyk i Daniel Sokołowski. Drugie miejsce należało do Grzegorza Ważny i Mateusza Czekaj w Volkswagenie Golf. A trzecie miejsce należało do Pawła Białego i Marcina Lech w BMW. To już wszystko w tym odcinku. Słyszymy się za tydzień. Cześć!